Puszczę awanturę. 178 był ostatnio. Widzę tutaj, że w żółtych jest szef, który wygrał. W sensie Kingpin szef. On ostatnio wygrał w żółtych, pamiętacie? To jest ten typek. I teraz jest mistrzem. Gdzie to w dupę jest? Które to jest? I on był 178. Widzisz, tu jest on. Dobra, czyli 179 odpalamy. Live. Niebiescy 500. Niebiescy 500, proszę. Zieloni 600. Zieloni 600. Jazda. O kurde, już widzę. Trzy drużyny po czterech graczy w każdej. Kozak drużyny są uczestników. tak dobrane, aby poszczególni ich członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Churchill, a Churchill to był. Powrót Barbary, ty! Ona była w zielonych chyba, pamiętacie? Co nic nie mówiła? To ona znowu. Podoba mi się to. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Nie no, Ibisz by tak nie napisał. Krzysztof Ibisz wpłacił 5 zł. Jebac disa kurwe z wisa abarisa cisa donisa donisa gisa ksisa gisa aleksisa aloisa amadisa amarylisa amarylisa amicisa anolisa antropornisa anubisa apisa aramisa bajkopisa baublisa borisa cacojannisa. Co to ja... Co to ostatnie w ogóle było? Co, cały alfabet lecisz? Tomszczewska, studentka administracji z Sochaczewa. Robert Modelewski. Dziękuję bardzo oczywiście. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. O, szybko. Foka wpłacił 5 zł. Dobra, cofam przekaz. Duo już jest 3 SPX w serce. Dziękuję bardzo. Poczekaj, bo chłop przyjdzie, ma, chciałem zobaczyć jeszcze raz. Administracji i Tomasz Sobieraj, nauczyciel historii. Zieloni to Andrzej Kamiński, inżynier ekonomista ze Szczecina. Ale milioner! Widać po nim. On jest jaki albo milionerem ten typ? Poczekaj. Analiza. Milioner, a zobacz ten golfik. On ma golf. To jest jakiś projektant mody, coś takiego. Nawet tak wygląda w tych okularach. On jest albo milionerem, albo projektantem mody. Jedno z dwóch. Teraz trzeba pomyśleć, które. Ekonomista ze Szczecina. Grzegorz Majewicz, student stomatologii z Wrocławia. Paweł Majewicz, ekonomista. Oraz Agnieszka Sieja, studentka stomatologii. Żółci to Jerzy Domański. Ty, kojarzy ją skąd? Kapitan drużyny Cezary Kowalczyk, inżynier z Warszawy. Wojciech Romanowicz, inżynier technolog z Wrocławia. I Tomasz Niemczyk, inżynier mechanik. Komorowski, ja pierdzielę, co jest? Żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. A finał to pojedynek drużyny, która wygra pierwszy etap. Witaj Szogunie w dupę. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. A my witamy nowych mistrzów Awanturo Kasę. Kingpin, Churchill w dupę, najlepsza postać teraz. Idzie. Idzie, idzie. Dobry wieczór. Ba, jest! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Odcinek 179. Mistrzowie w poprzednim programie. Która część to raz? Trzecia. Starą drużynę mistrzów, która brała udział w naszym programie aż 13 razy. I mistrzowie ich pokonali. Była to bardzo dobra gra. Pan Jerzy świetnie licytuje i drużyna naprawdę posiada dużą wiedzę. Panowie prosta. Wygrali u nas 9100 zł. Czemu na stronie jest tor z 2011 w napisach? A nie wiem. A się zmieni w razie czego, jeżeli tak jest, ale wątpię. Panie Krzysztofie, korzystając jeszcze z okazji, chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić poprzednich mistrzów, którzy schodząc... Przekazali. Nie wiem, fajnie. Pytaj ludzi, co to piszą. Którzy schodząc i dziękując nam za grę i przekazali nam swoje dotychczasowe doświadczenia, a przede wszystkim przekazali nam swoją szczęśliwą złotówkę, którą kiedyś wygrali. O kurde! A pewnie teraz jest zaklęta na pecha! A kurde, odegrają się. Elo.
To niech ta złotówka przyniesie teraz wam szczęście. Witamy. Przeklęta złotówka. Tak więc nowi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie ten pojedynek wygrają, to po raz drugi zasiądą w loży mistrzów w następnym programie. Ale jeżeli im się nie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Zapraszam do pierwszego etapu gry. Każdej drużynie daje po 5000 złotych. Dobra. Na którą stawiacie drużynę? Od was tylko zależy. Ja bym stawiał chyba na Komorowskiego albo na... A ja mam na kole 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która deklaruje najwięcej pieniędzy za pytanie, odpowiada. I jeżeli odpowiada prawidłowo, to wygrywa pieniądze z puli tego pytania. Jeżeli natomiast odpowie błędnie, co się stanie, pani Agnieszko? Pytanie przychodzi do następnego. Albo na nich, no. Do puli. Pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna wygrywa program, która po 6 pytaniu, co pani Agnieszko? Ma najwięcej pieniędzy. Genialnie! Losuję. One, nie wiem, kojarzycie ją skądś, tylko w dupę ja. Przyjrzyjcie się, jak będą zbliżenia na twarz. Pani Agnieszki, oczywiście. Pierwsza kategoria to gramatyka. Najgorzej. No mówię, to jest... Nie wiem. Muzyka rozrywkowa, tylko gorsza. 200 zł z konta każdej drużyny i słucham badawczo. Rzuci 300. Rzuci 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 500. Tadże mordę non stop, ty. Dobra, niebiescy odpadną, zaraz to już widać. Niebiescy zaraz odpadną. Kupili, żeby przegrać, to jest oczywiste. Niebiescy odpadną? Strzelam, po 3 pytaniach. Po 3 pytaniach. Oglądam intensywnie. Bo bardzo dobrze pani szło. Ta dobrze! Ty! Ibisz, już tam nie rób se ja. Wyrażenie z cicha pęk. Ty on to tak powiedział, jakby to było jedno słowo, nie? Od ciebie, tak? Przestrywanie? To proszę. Co ja mam odpowiadać? Tak, tak. Już odpowiadamy? Konfa? Czekaj. Niebiescy odpowiadają. Proszę bardzo. Z oddzielnie. Cicha. CI. CH. I P. No jak to jest problem? No wstawiłem z napisami. Zaraz ci dam link. Zadyma jest. 1100 zł trafia na konto drużyny niebieskich, mają 6300, za nimi żółci 4400. Daję ci link. 4300, a ja mam jeszcze 5 kategorii do końca tego etapu. Kolejne losowanie. Co? Powiedzieli dobrze? Ej, mieli odpaść! O kurde, ty. 6300 na koncie, za nimi żółci 4400. Komorowski. 300. 5 pytań do końca. Kurde, liczę na zielonych, szczerze. Liczę na zielonych. Co ty gadasz, Janusz? Skanę jeden z najlepszych filmów Marvelu. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 1000. 1100 zieloni, 1200 żółci. 1400 niebiescy. Jaki rynek, ty. 2000 zieloni. 200 niebiescy. 200 zieloni. Zablokuję ich ona. Zieloni wabank, zieloni wabank, zieloni wabank, zieloni wabank, zieloni wabank, zieloni wabank! No w końcu! Ja pierdzielę, ile można! Tu szybciej krzyknął jednak pan Paweł, wabank, dopiero potem kapitan żółtych. Tak więc zieloni grają wabank. Liczę na zielonych, ten kibicuje. 9800 zł. Jakie odpadną? Wywodziła się królowa Francji Maria Antonina. Proste z tych. Z Bourbonów. Proste. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Nie wiem, chcę kurwa wzbogacić.
Masz tu pieniędz i jutro ma być streamek z mafii. Mam nadzieję, że mnie nie oskamujesz. Dzięki bardzo. Prawdopodobnie jutro skończę. Co na to żółci? Co ty pieprzysz? A niebiescy? Tak jest! Co? Ty Habsburgowie, muszą być to Austriacy. 9800 zł tym samym zasila konto drużyny. Ej, co jest? Tyle właśnie mają grali wabank, 1700 mają żółci i 3500 niebiescy. Czemu? Pytania do końca tego etapu. Nie wiem, ale liczę na zielonych, więc gidrze odpowiedzieli dobrze. Zieloni górą! Tylko zieloni grindę, tak. O nie, Bogdil. Ciekawostki. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Spoko, zobacz. No ale niebiescy odpadną. Teraz niebiescy wejdą wabank i przegrają. Oglądajcie to. Tak siedzi łysy. Boban! Takie wiesz, rozkmina w głowie fest. No ja pierdziel. Czekaj, muszę cofnąć. Muszę cofnąć, bo tam jakieś dymy były. Słuchajmy się. 1100 zieloni. 1100 po raz drugi. 1100. Rzuci na bank. A, zabluździł, no. Zabluździł. Cenzurę dali. I o tyle właśnie grają żółci. I prosimy żółtych, aby nie przeklinali. Jak w szkole, ty. Nazywa się ten przedmiot. Nie mogę. No proste, co to jest. Fajka. Jakaś fajka, nie? No tak fajka, ale to na pewno nie fajka, to jest jakiś... Nie jest fajka, to jest... Oko dinozaura? Wiecie co? To jest, to może być do gaszenia świecy. Tak, tak, to jest do gaszenia świecy. Ty, chyba racja! Przyrząd do gaszenia świecy. Przyrząd do gaszenia świecy. Kupcony? Bardzo możliwe. Może do wybierania popiołu? Ja to nie jest, żeby kawę sobie sypać? Raczej prędzej do świec po kęcie. No nie znajdziesz to jest kadzielnia? Kadzielnica? To się tak nazywa? Lufka? Czas minął, proszę odpowiedź. Żółci odpowiadają. Chyba odpadną. Strzelamy. Komorowski chyba... Pójdzie w inną stronę po tym programie. To jest przyrząd do gaszenia świec. Co na to, mistrzowie? Nie podejmujemy się odpowiedzi. Jezus, ty. Majestat obrażony. To jest kadzielnica. No Komorowski już tu myśli, ty. Komorowski już tu rozmyśla, co zrobić, jak tu przegrał, ty. Musi iść w jakąś... On musi, po tym programie sobie tak pomyślał, muszę iść gdzieś, gdzie wiedza jest zbędna. No i resztę sobie doczytaj. Panów pożegna, dziękuję bardzo. Ja pierdzielę, ty. Tak więc mamy dwie drużyny w grze. Tu zieloni nie potrafią ukryć swojej radości. Dlaczego śmiejecie się z nieszczęścia żółtych? Nie, my się ładnie tak, my się pani Agnieszko? Uśmiechamy do pana, panie Krzysztofie. Aha, no to w porządku. To w porządku. 3100 zł to jest spadek po żółtych. Mamy jeszcze ja bym tam był, ten powiedział, bo ich po prostu nienawidzę i wiesz. Zrozumiesz to kiedyś? Nienawidzę ich! Pytania do końca etapu. O, Ibisz Bas się pojawił na czacie, podoba mi się to. Ibisz Bas. Światowa muzyka rozrywkowa. O, najgorsza kategoria chyba.
szczerze, nie? Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Chociaż nie, najgorsze to pieczenie. I sława jest tam nie, kulinarne coś tam. 400 niebiescy. Po raz drugi. Blokuj ich! I po raz trzeci. Za 300, co ty pieprzysz, puli 4000! Niebiescy nie wygrają z mistrzami, znaczy zieloni. Zieloni są gównem pieprzonym. To dlaczego taka licytacja? Przecież w puli było dużo pieniędzy, mogliście zablokować niebieskich i odpowiadać, i przejąć pulę. No i co powiesz? Zagapiliśmy się. Wypadek przy pracy. No i ten wypadek to szansa. Głupie ci teraz? 3800 w puli. Liderem którego zespołu był Kurt Cobain? Ja pierdziele, serio? I za 300 zł takie pytanie oddali? Gdzie w puli było 4000? Ale to fart akurat. Te pytania są zazwyczaj dużo trudniejsze. Odpowiadaj, proszę bardzo. To jesteśmy, proszę. Niebiescy odpowiadają. Proszę bardzo. Był to zespół Nirvana. Tak jest! Abba. 3800 zł zasila konto drużyny niebieskiej. Nie, no zieleni, zieloni dali dupy, no. Ale wciąż prowadzą, chociaż już nie tak wyraźnie. Zobacz to potem. 400 zł. No, to a o czym to? Tego błędu w licytacji. Dwa pytania do końca etapu. Elektryczne gitary? Nie, budka suflera. No. Geografia Polski. Też w dupy, też w dupy. Biorę pod 200 złotych z konta każdej drużyny. Jestem bardzo ciekawy teraz taktyki licytacji. Słucham państwa. Niebiescy 500. 600 zieloni. 700 niebiescy. 800 zieloni. 900 niebiescy. 1000 zieloni. 1100 niebiescy. 1200 niebiescy. 1200 niebiescy. Dzięki Wadziek za subskrypcję. 1300 niebiescy. 1400 zieloni. 1500 niebiescy. 1600 zieloni. No pójdź 2000 niebiescy. 1700. Ja. 1800. Po stówce napieprzają. Ja pierdzielę ty. 2000 zieloni. Go niebiescy wabanki Winek. No, prosta. Niebiescy chyba odpadną teraz, idzie. Znowu dobra licytacja pani Jolanty. 8800 zł w puli. I jeżeli zieloni są do dupy, no niestety. Obejmą prowadzenie w pierwszym etapie. W którym mieście znajduje się skocznia narciarska Wielka Krokiew? Zakopane. Proszę bardzo, Jola, odpowiadaj. Niebiescy odpowiadają, jest to... Zakopane. Oczywiście. A więc 8800 zł przejmują. I tak mistrzów nie pokonają, ty. Wiedza jest ujemna. 6200 mają zieloni i tutaj teraz zieloni muszą. No łatwe pytania dwa dostali, ty. A zieloni dają dupy. Ostatnią kategorię w tym etapie. Niebiescy odpadną, szczerze, tak mi się wydaje. Dadzą dupy. Znaczy niebiescy, zieloni. Jesteś tacy głupi są. Podpowiedź. Czyli nie ostatnia kategoria. Też go nie widziałem, Gierczak, nie wiem. Był dwa dni temu ostatnio. 400. 400 proszę zieloni. 500 niebiescy. No nie wiem, no nie mogę na tych zielonych patrzeć. Ten kapitan jest taki przypieprzony u tych zielonych. Siedzi tak, mordę ma tak cały czas. Gramy? Gramy? Licytować? Gramy? No debil po prostu. Czemu on jest kapitanem? W dupę. No zobacz debila, jeszcze krzyczy. Ja pierdzielę. Ja się nastawiłem już na... Aha, już na licytację kategorii wiedzowej, tak? Tak jest. No dobrze, to proszę w takim razie trzymać to swoje nastawienie. Losuję ostatnią kategorię w tym etapie. Ten jest głupi. Ten
Gramy? Ostatnia kategoria to gramatyka i ortografia. Teraz będzie takie trudne fest dla zielonych i odpadną w końcu. Mi irytują. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Słucham państwa. 200 zieloni. 200 zieloni. O! 5800 niebiescy. 5800 niebiescy. Dobra, zieloni są do dupy. Poczekaj. Czekaj, jak oni źle odpowiedzą, to zieloni przejdą. Ej, przecież mają więcej teraz zieloni. O kurde. I tu z kolei pan Paweł zastosował dobrą taktykę, no ale także dobra była odpowiedź pani Jolanty. Tak jest, widać, że pani ogląda, widać, widać. Prawda, panie Jerzy? Zgadza się. Dobra licytacja była. Pan Jerzy to jest kozak według mnie. Rozumiem. 7900 w puli. Jeżeli niebiescy dobrze odpowiedzą, to właśnie niebiescy powalczą z mistrzami. Ale jeżeli niebiescy odpowiedzą źle, to z mistrzami walczyć będą zieloni. Też co mogli oznacza tak skutować. Łacińskie określenie expressis verbis? Podpowiedź poproszę. O, Barbara znowu! Zawsze jak jest Barbara w teamie, to tak jakby mieć free slota w teamie. Po prostu... Rozumiesz? Nie, nie ma tego członka. Mamy podpowiedź, którą mamy. Mamy czas, mamy czas. Widzi, mamy. Spokojnie. Tak, ale mamy jeszcze czas. Co myślimy naszą? Ale co sugerujecie? Czyli ekspresja słowa, tak? Bezpośrednie słowa, coś takiego. No weź tą podpowiedź. Mamy ten czas. Słuchajcie, czy bierzemy... Ile mamy czasu? Ile niebiescy mają czasu? 20 sekund. Bierzemy podpowiedź? Tak, tak. Ale jeżeli... Tak, już, niebiescy chcieliby podpowiedź. Bardzo proszę. Odpowiedź kupiona wcześniej. Aluzyjnie. Tak, nowy cztery. Dobitnie. O kurde. Kwieciście. A, to kwieciście, widać. Dobitnie? Nie dobitnie, kwieciście. Wszyscy się z tym zgadzają? Kwieciście fest. Tak. Zieloni przejdą. 100% zieloni przejdą, ja pierdziele. I chłop odpowiedzi. Będzie się teraz pytał, czy gramy następne 20 minut. To znaczy dobitnie. Tak jest! Co? O kurde, dobiło mnie fest. Dobra, ładnie. 7900 zł zasila konto drużyny. Dobrze, tu heda kikną. Po kategoria, co się cieszy. Ale dużo mają. Na początku bardzo mocno prowadzili. No, niestety nie wchodzą do finału, ale kończą grę mając na koncie 3700 zł. Gratuluję! No z takim kapitanem to ja się dziwię, że aż tyle mają. Natomiast na koncie niebieskich... Co jest, Ketsi? 400 zł i z tą bardzo dobrą kwotą witam w finale! No ale co ty mi wysyłasz? Oglądam awanturę o kasę. Co to za link? To jakiś fake link, Ketsi. Fake link. Zaczynamy finał awantury o kasę. Niebiescy mają na koncie 10 400 zł, a więc w sumie niewiele mniej niż mistrzowie. Jezu, mistrzowie, jaka kwota. Ja dobrze państwu szło w pierwszym etapie. Pani Jolanta świetnie licytuje. Jak pani dobierała swoją drużynę? To było trochę dziwne. Pan Tomasz, mój nauczyciel historii. No to tak przyszło w chwilą. Pani Basia, rodzina pana Tomasza. Pani Basia z ulicy, losowa osoba. Widać przecież, bo nic nie mówi, no tylko siedzi. Ja pierdziele. Pani Basia. Co są niebieskich po pierwszym etapie? Bardzo ładna licytacja, skuteczna. Głośna, wyraźna. Głośna. Przypomnę, że poprzednio z ulicy peta paliła. Radzili sobie świetnie przez 12 odcinków, także wszystko przed niebieskimi. Tak jest. Witamy mistrzów w finale na koncie 12 700. Losuję pierwszą kategorię finału. Dobra, pokaż mi to. Kurde, miałem nadzieję na czarną.
Rozpoczynamy licytację. Tak, biorę 200 zł tak wygląda. Z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Mistrzowie 400. 400 mistrzowie. Niebiescy 500. A już trzeba powiedzieć mistrzowie, widać. 600 mistrzowie. Churchill. Churchill kupił se za 1000 euro. Znaczy no za 600, ale 500 zarobił. Tutaj można było znacznie wyżej zacząć. Przecież macie chemika w szeregach swoich. Zgadza się, tylko że równowaga między nami jest dosyć płynna. Gdybyśmy zaczęli wysoko, oni mogliby powiedzieć na przykład... Coś innego. W taki sposób, że my byśmy byli na no nie, ale no co, wabank by powiedzieli, co ty pierwszy. Powiedzmy 2000, pani Jolanta musiałaby wejść do licytacji, bo inaczej byłaby... Mogłaby powiedzieć na przykład od razu wabank. A może też mają chemika? My nic o tym nie mają. Macie? Nie mają. Może? Tajemnica. Nie mają. Powiedziałaby pani wabank po 2000 od razu? No, myślę, że nie. No, raczej nie. Na pewno by nie powiedziała. A tak odpowiadają. Panie Krzysztof, nie no. Churchill to trochę spieprzył. Churchill spieprzył trochę. Lepiej grał w poprzednim odcinku. Rozumiem. Odpowiadają mistrzowie w puli 1100 zł. Który pierwiastek oznaczony jest symbolem DB? DB. Duże DB. Dragon Ball, iluj. Poczekajcie. Podpowiedzi się domyślimy na pewno. Podpowiedź będzie tak. Podpowiedź? No jesteś. Chemika mają być, nie wiedzą? Ty chemik znam tablicę Mendelejewa, tak o, pyk. On nie wie? Jeszcze chwilę mamy, ale skoro mówi, że nie wie, ja naprawdę też nie wiem. No to ale jak będzie podpowiedź? A ile podpowiedź kosztuje, panie Krzysztofie? Debil jakiś, a nie chemik. 400 zł. Niby mistrzom się nie wypada targować, no ale może o stówkę pan opuści. Proszę. Dziękuję. Bardzo, to cztery warianty. Zarobią 200 na tym. Dyspros, Dumbarton, Dubny, Durbium. Dubn? To jest D wszędzie na początku? Tak. Czyli Dyspros... Ja pierdziele, jaki chemik ty. Co nam zostanie, słuchajcie? Dyspros na pewno nie, bo... Dyspros nie. Gdzie chemika? Ej, panowie, tu jest D na początku? Lecimy, panowie. Chcieli mnie chyba zmylić. Słucham? A może on ma tylko ksywę chemik, ty? Bo metę robi w komórce. Ja pieprzę. Panie Krzysztofie, jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Co ja pieprzę? Do odpowiedzi wyznaczam kolegę Leszka, właśnie chemika. Zobaczymy, czy słusznie żeśmy nie weszli w ten temat. Z tym pierwiastkiem jest Dubn. Tak jest! Niezły chemik. Odkryty w 1970 roku Dubn. Dubne. A więc 1100 zł trafia na konto drużyny mistrzów, mają 12900, niebiescy 9900, a ja mam jeszcze 5 pauzuję, pytań. Pauzuję, gdyż reklama się ludziom wyświetliła, to pauzuję. Jak minie reklama, to napiszcie. Oczywiście patrzę, co piszą ludzie bez suba teraz, bo oni mieli reklamę. Już nie ma. Do końca gry. Git. Cofnij? No odpowiedź to była Dubna, ale dobra. O kurde, ile ja cofnąłem. Jeszcze 5 pytań do końca gry. 200 tysięcy... Odkrytym pierwiastkiem jest Dubn. Tak jest! Dubn. Dubn. Dubn, Dubn, Dubn. Odkryty w 1970 roku Dubn. O tej porze? A więc 1100 zł trafia na konto drużyny mistrzów, mają 12900, niebiescy 9900, a ja mam jeszcze 5 pytań do końca gry. Myślę, że mistrzowie wygrają, szczerze. Churchill jest dobry, tylko tak nie popisał się, ale jest dobry. No to słabo, słabo Giercza. Czarna! Czarna skrzynia. Będzie opening. Dobrze. Podoba mi się. Ile? Spokojnie licytujemy.
Zawartość czarnej skrzyni zawsze jest tajemnicą. Bywały tam złotówki, ogórki kiszone, różne kwoty pieniędzy, kluczyki do 4 samochodów, czy do 4 motocykli marki Harley Davidson. Co jest dzisiaj? Nie wiemy, czarną skrzynię licytujemy, tak jak każde pytanie. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Jaki film dziś? Thor, Ragnarok. Niebiescy 300, Mistrzowie 400, 500 niebiescy. 600 mistrzowie, 720, 800 mistrzowie, 900 mistrzowie, 1000 mistrzowie. Ciekawe, czy mistrzowie kupią. Chyba kupią mistrzowie. 1200 mistrzowie oraz... Nie no, niebiescy to dupy są, ja pierdziel! Znaczy, raczej nie mogli tego kupić. Bo co, mniej pieniędzy, prawda, panie Olu? Za dużo mnie nie mogli, tak, chyba. Rzeczywiście, no, mistrzowie. Ale i tak są do dupy. Tysiąc stosunkowo niedrogo. Czy się opłacało, dowiemy się już wkrótce po finale. 5 pytań do końca gry. Nie no, w sumie z drugiej strony chyba i tak nic nie mogli zrobić niebiescy, bo są mocno do tyłu. Wątpię, żeby mistrzowie odpuścili licytację po 100 zł. Film światowy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300 mistrzowie, 400 niebiescy, 500 mistrzowie, 600 niebiescy, 700 mistrzowie. O której film? Zobaczymy. 800 niebiescy, 900 mistrzowie, 1000 niebiescy. 1500 mistrzowie. O, w końcu ciągnie do góry. 1600. Mam 1600. 2000 krzyczy. 1700 mistrzowie. Teraz to będzie po raz drugi. 2000. Mam 2. Krzyż 2,5, 2,5. 200 proszę mistrzowie. No debil, Churchill. 2,0 po raz drugi. Babank, bo przegrasz. Proszę, jest 200. Za to mistrzowie. 2,300 mistrzowie. 2,300 proszę. Jak teraz mistrzowie odpowiedzą, to jest win. Co? No to 2,400 po raz drugi. 2,500 mistrzowie. 2,500 po raz drugi. 2,600 proszę jest. 8,800 mistrzowie. Win. To już jest nie do przegrania, jeżeli odpowiedzą. Gratulacje panie Jerzy, dobrze pan to rozegrał. Najpierw pan Jerzy... Ale się cieszy, chytry ty, Churchill. Churchill, jak się cieszy. On ma taki zły wyraz twarzy, nie? Jak zły charakter. Ale to dobrze. Ale jeżeli odpowiedzą błędnie, to prowadzić w finale będą niebiescy. Jak nie odpowiedzą? Oto pytanie. To Kwabank krzyczą z bomby i Winek. Spójrzmy na ekran. O ja pierdziele, może być hard. Jak brzmi nazwisko aktorki widocznej na fotografii? Nie no, Churchill będzie wiedział, ty, bo przecież się urodził w tym roku. Poczekajcie. Lara Croft? Co to, jaka Lara Croft w ogóle? O czym ty pierdolisz? Marilyn Monroe miała większy wios. Dobrze, dobrze. Włosów, nie widzę długości włosów. Rita? Hayward? Nie wiem, czy to ona. Możliwe. Ty, bardzo możliwe. No, bardzo możliwe. Chyba 500, go! Czyli ja musiałbym, by zostało tylko 400 zł, praktycznie bez gry. No nie, właśnie na dalszą grę. Na wabank. A w puli jest 11,400. Na wabank by został. Rozmawialiśmy z wami. No po to 2,500, żeby wam zostawić 400 zł do dalszej gry. Dlatego, że to w sumie nie ma znaczenia paręset złotych w tej sytuacji. Dobrze, oczywiście. I pisz im to mówi podprogowo, a oni kumają. Cztery warianty. Maryla Rodowicz młoda? O kurde, nie ma tamtej. Gina Rowlands, Anita Ekberg. Wydaje mi się, że mistrzowie odpadną. A wy myślicie jak? Maja West. Na pewno nie ma. Nie Anita Ekberg. Nie Jane Russell. Znaczy mogą krzyknąć wabank, ale myślę, że luz. Anita Ekberg. Tak jest. Panie Krzysztofie, jesteśmy gotowi do odpowiedzi.
Proszę bardzo. Nie jesteśmy do końca pewni, ale tak odpowiadamy i to jest nasza odpowiedź. Anita Ekberg. Jeżeli to jest dobra odpowiedź, o to nie, zaczyna się. 11 800 zł, ale jeżeli zła, jedyne 400 zł na koncie. Odpowiedź jest dobra! A już myślałem, że po reklamach jest odpowiedź, a tutaj dobra! Dobra, dobra. Anita Ekberg, dzięki roli w słodkim to win jest. Obrzygnięta symbolem seksu. To raczej to win jest już. A więc mistrzom udało się, ale tu o mały włos, było gorąco. Odpowiedzieć prawidłowo na to pytanie. Mistrzowie mają 11 800 zł. Niebiescy 6200 to znaczy złotych, nie rób. Cztery pytania do końca gry. Kolejna kategoria w tym pasjonującym finale po przerwie reklamowej. Po reklamach w waszych telewizorach ponownie ja nie znałem tej aktorki. Oglądacie finał naszej gry. Przed przerwą mistrzowie no, byli w opałach, ale dobrze odpowiedzieli na pytanie. Mają na koncie 11 800 zł. Niebiescy 6200. No, pani Jolu, trzeba się brać do roboty. Szansa jest, ponieważ mam jeszcze cztery pytania do końca gry. Nie, raczej Radon będą lecieć, żeby ich ograć do zera. Oni ostro grają. Literatura światowa. Literatura światowa. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300 niebieskie. 300 niebieskie. I sobie 400. 400. I 1000 ich blokuj. 500 niebieskie. 1000, a potem blokada. 1000 i sobie. Dobrze. Po raz drugi i po raz niebiescy. Niebiescy. Mistrzowie. 1500 zł w puli odpowiadają mistrzowie. Literatura światowa. Jak brzmi nazwisko autora powieści Moby Dick, czyli Biały Wieloryb? Herman Melville. Tak. Nie ma co przemykać. Nie no, chyba nie Dick. Panie Krzysztofie, mistrzowie są gotowi do odpowiedzi. Proszę bardzo. Big Dick. Herman Melville. Co na to niebiescy? Nie wiem, Hitek, o co chodzi. Nie pamiętamy. Tak jest! 1500 zł zasila teraz konto drużyny mistrzów. Nie no, mistrzowie dobrze są już. Nie mogą chyba przegrać. Nad niebieskimi. Niebiescy teraz mają na koncie 5000. Wydaje mi się, że niebiescy już odkładają na bilet do domu, nie? Tak to wygląda trochę, nie? Polityki. A o, a Komorowski odpadł, ja pierdziele, a by tu wygrał pewnie cały konkurs. 2000 niebiescy! 2000 niebiescy? Nie, 5000! 5700! 5700! Churchill, po prostu... Jak... Nie, jak to oglądam, to czuję się, jakby Churchill wypowiadał im wojnę, chłopie, no to jest niesamowite. Tylko szkoda, że zastosowana tak późno. No ale kto wie, na razie odpowiadają mistrzowie w puli 7700 zł. W którym roku założono Greenpeace, międzynarodową organizację ekologów? Ja pierdziele. Można podpowiedź, panie Krzysztofie? Jak jest tam? 7700. Trzeba brać odpowiedź, nie ma co dyskutować. Nie no, oczywiście. Panie Krzysztofie, po raz kolejny, pytanko o podpowiedź. Jaka będzie wasza rozsądna propozycja? 1000 zł. Pomyślmy rozsądnie, nie, poczekajcie. Ile jest w puli? Jest w puli 7700. Półtora tysiąca. Nie. Nie, nie ma co, słuchajcie. Dobrze. Nie, pan Krzysztof nie lubi. Dobra, już, Półtora tysiąca, panie Krzysztofie. Uczciwie czy nie? 2000. O kurde, coraz drożej. A 1800? Krakowski. Proszę bardzo. Oto cztery warianty. Drogo, drogo. 1968.
1970. Ja pierdziele. 1800 na to wydali. Ile na to wydaliśmy? 69 czy 70? Czy 68? Czy. Nie każdy po ciebie pisze swój tytuł. Według mnie 71, bo tak wygląda. Po prostu tak wygląda, iluj. Jaki jest twój typ? 69? Mój 69, twój? 69. Te 69? 68. Oczywiście, że strzał. A co? To teraz już daj spokój. Panie Krzysztofie, typ nam praktycznie wyszedł wspólny, jest to całkowity strzał. No odpowiadamy, niemniej jednak tak jak musimy, czyli taka jest nasza odpowiedź. 1969. 71. Ale i zjujnek by był. Ale Churchill, wiadomo, ty. Woli wojny wypowiadać. A więc 7700 zł przechodzi do puli przed ostatniego pytania w tym finale. I tu widzę, że ożywiła nam się pani Jolanta, która stoi przed szansą. Woli ona ma rejter, a ty. Wszystko zależy oczywiście od licytacji. Losuje. Myślę, że mistrzowie mają sporą szansę odpaść, bo tamta będzie tak darła mordy szybko, zobaczysz to. Historia. Nie no, Polska górą, to trzeba pan krzyczeć jak szmata. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Już mam w puli 8 tysięcy. Ja pierdzielę! Niebiescy baban! Nie no, Churchill w tym momencie pokazał, że jest głupi w dupa. Chłop tam coś, ty, mógł przeczytać ten skład w dupę. Żelek z Biedronki, ty, jak mu się tak nie śpieszy. Zamiast krzyknąć babank, debil. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, to obejmą mocne prowadzenie w finale. Będą mieli 11600, a jeżeli odpowiedzą błędnie, to w tym momencie już kończymy. Nie no, załamał mnie. Jak brzmi nazwisko prezesa BBWR? W latach 1920. Ale oni mają nauczyciela historii w teamie przecież. Nie ma. Pierwsze prawie przeszło do głowy. Taka, którą kolega Sławek. Co to jest BBWR? To jest pierwsza rzecz, która mi przeszła do. Co to jest kurwa? Bezpartyjny blok współpracy z rządem założony przez Piłsudskiego. Mhm. Miał wspierać po zamachu majowym. Mhm. No i to jest pierwsza odpowiedź, która mi przyszła do głowy w tej chwili. Ja raczej wygra, strzelam. No wygra chyba. Odpowiedzi pan Tomasz. To co przyszło mi w tej chwili do głowy, pierwsza odpowiedź to Walery Sławek. W jakiej szkole pan uczy? Średniej? W gimnazjum. To młodzież nas ogląda? Myślę, że tak. No to nie będą się wstydzić. Tak jest! Naprawdę. Nie, Churchill mnie załamał w tym momencie. Ty, Churchill. Chłop tam krzyczy jakieś liczby, jakby czytał w dupę, wiesz, losowanie totolotka zamiast krzyknąć wabank. Nie, Churchillowi bym w mordę dał teraz. Chłopiem kastet kupił, żeby mu jeszcze mocniej przypieprzyć za to. Załamał mnie, no zawiodłeś mnie, no! 11 600 zł trafia na konto drużyny niebieskiej. Ja pierdzielę, nie no. Na koncie mistrzów 4600 zł, a przede wszystkim ostatnie losowanie. No ale, no co z tego, Krzysiu, no każdy wie, że to jest koniec. Ja pierdzielę, jeszcze se niebiescy dorobią, ty. Kurzyłem się, w ogóle w nich nie wierzyłem. Ostatnia kategoria. O, fajna chociaż kategoria. I dzieje starożytne. Przeklęta złotówka. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Dorzucam do puli 7 tysięcy i słucham państwa. Mistrzowie Woban! Ja pierdzielę, ty! O ja!
Nie mogę, nie, ja nie klikam play, boję się kliknąć i oglądamy już. Jo, pierdziele. Ty, złotówka jednak chyba nie jest przeklęta. 800 mają. To, że wygramy. Przecież mówię chyba, że 400. Tak go widziałeś to? Wyzywała go i chłop się. Jakby nie było kamer, to by jej przypieprzył, widziałeś to? Patrz, patrz, patrz. Papa! Przecież mówię chyba, że 400. No, gratulacje panie Jerzy, gratulacje. Od razu pan przeanalizował sytuację. Nie mogę. W głowie. Ostre. Ale jeszcze za wcześnie na gratulacje. I ale gratulacje za licytację. Był pan bezspornie, bezspornie szybszy. Pierwszy raz od kiedy chyba, nie, drugi raz chyba od kiedy oglądamy dorzucił do puli. Na wygranie programu, bo jeżeli mistrzowie odpowiedzą poprawnie na to pytanie, to o 400 zł wygrają z niebieskimi. Ale jeżeli im się nie uda, to mi to raczej easy. Wydaje mi się, że odpowiedzą. Ja kibicuję mistrzom. Jak nazywał się król Wizygotów, który w 410 roku zdobył Rzym? Poczekaj, spokojnie. Chyba wiem, on się... Antonio Bandera, coś takiego. Nie? 410. Nie kanibal, to nie to. Nie, to później. To później. Dobra, jednak odpadli. Jednak odpadli. No to proszę bardzo. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Był to król Alaryk. Tak jest! Nie wierzę. Wygrali? Ja myślałem, że oni nie wiedzą. Bo oni tak gadają. Brawo. Churchill jest mym bogiem, mówiłem. Mówiłem, że Churchill jest kozakiem? Mówiłem? Kwiaty bym mu kupił teraz. Czekoladki. Nie wiem. Cokolwiek, co by chciał. Zacznijmy od niebieskich. Chciałem pogratulować niebieskim wspaniałej gry. Pani Jola jest świetnym kapitanem i wygrali państwo u nas 11 400. Ale będą lali Jola. Urgot Gocik. Nie, Urgot. Urgot Urgocik. Dziękuję bardzo za subskrypcję. Natomiast na koncie mistrzów jedyne 400 zł więcej, 11 800 i to zapewnia wam złotówka w programie. Fartowna złotówka, wiadomo. Przepraszamy dla Churchilla. Przeprosiny lecą. A teraz tajemnica czarnej skrzyni. A w dwóch programach bardzo ładny wynik. 20 900 zł. Ale gra na wabana. Nie będzie ogórka, nie będzie ogórka, nie ma bata. Mistrzowie również dzisiaj kupili czarną skrzynię. Czy pamiętacie panowie za ile? 1400. Poczekaj. Nie będzie ogórka, nie ma bata. Za często był. To nie jest losowe, co ty? To jest program, wszystko ustawione. Ty się opłacało. Na pewno. Nawet jeżeli jest to ogórek. Ogórek. O, zawiodę was. Nie ma ogórka. No nie, idź. Może być złotówka. Tak lubimy ogórek. Ja może jednak ja już zakąsek mam dosyć. Ale to co, jak lubicie ogórki, mam wymienić? Nie. Na razie poczekamy. Koperta. Ooo. Kopercie... Oby nie zet, ty, no oby nie zet. 5 000 zł. Brawo. W sumie 25 000. Dwa programy zarobili. Ile? 1/3 tego, co poprzedni mistrzowie. Dwa programy. Bo tamci mistrzowie, jak wygrywali, ty to jak 100 zł za program, ty jogurek. No w dupę, oni byli gówno, od początku ci to mówiłem. O. W awanturze o kasę zapraszam. Wyślijcie SMS pod numer 7643. Cieszysz się, jakby twój stary grał tam na kasynie o twój dom? Chłopie, ja pieprzę bzdury w internecie, a ty się z tego śmiejesz. To jest dopiero dziwne. Wpisując awantura oraz imię. Słyszysz krzyk? Szef,
Słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzyk. 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 Słyszę skrzyki, słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzyk. Słyszę skrzyki, słyszę